Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony YouCan, a przed wami 15 odcinek z serii Euro Truck Simulator 2. Zaczynamy, czyli levelujemy nowe konto całkowicie od zera do milionera. No i moi drodzy, trzeba by zobaczyć tutaj w naszą karierę, co tu dzisiaj powinniśmy zrobić. Jest to seria takiego levelowania na luzie, w której no, bez presji sobie na spokojnie levelujemy, kulturalnie, bez tam żadnego ciśnienia. No dobra, wiemy już i to jest też taki będzie protip dla was, no już od tego 10 levelu to już nie będzie jeden kurs na jeden level. U mnie to oczywiście, jak widzicie, wygląda inaczej. Dlaczego ten exp wchodził inaczej? Dlaczego 15 odcinek to nie jest 15 level? No też między innymi dlatego, że już pominę, że oczywiście nagrywałem jakiś odcinek o zakupie ciężarówek, gdzie kursu nie było, ale to dokładnie wam też opowiadałem i też mówiłem, że my tego długodystansowca na początku bardzo słabo levelowaliśmy. To było celowe oczywiście, chciałem wam pokazać różnicę do poprzedniej serii, w której ten długodystansowiec był na maksa od początku. Tutaj robiłem odwrotnie i jak sami widzicie tu czarno na białym, że jeśli od razu tego długodystansowca jako priorytet nie levelujecie, no to jest właśnie tak jak u mnie, że no idzie te levelowanie znacznie wolniej. Natomiast ja do tej piątej rangi tutaj wbiłem tego długodystansowca, mam trasy powyżej 1100 km, bardzo ważne i na to trzeba zwrócić uwagę, żeby było więcej niż 1100 km na trasę, to wtedy będzie nam ładnie szło i exp i kasa, natomiast już nie będę dalej długodystansowca jakoś tam levelował, bo aż tak mi nie zależy, słuchajcie, na... Chociaż tutaj mi pokazuje, nie, czekajcie, tutaj jest ranga 5, a 6, no to już są powyżej 1500. No nie chcę robić takich długich tras i to też właśnie jest taki protip. Tego długodystansowca proponuję wam tak levelować, jakie trasy chcecie robić. No mi nie zawsze się chce takie super długie trasy robić, więc też już dalej go nie będę levelował. Mamy, słuchajcie, już pracowników, którzy coś tam niecoś zarabiają, bo mamy ich 5, no bo tu jest napisane 6, no ale wiadomo, ja jestem zaliczany. Miałem sprawdzić kwestię kredytu, ale chyba go jeszcze nie spłacimy, bo niestety wziąłem ten drugi kredyt, więc może po tym kursie uda się ten mały kredyt spłacić, bo tam na coś brałem chyba, jak kierowcę zatrudniałem, coś mi zabrakło. Ale tak z ciekawości, wiecie co, jeszcze jak odpaliłem Eurotracka, bo ja tak zaglądam tu co jakiś czas, bo dość mocno zostały zmienione te używane ciężarówki. I tu się ciągle to wszystko, słuchajcie, zmienia. No tu powiedzmy, jeżeli byśmy mieli kupować, oczywiście nie kupujemy, ale jeśli mielibyśmy kupować, to jeszcze to Volvo by się opłacało używane kupić, bo ma i mały przebieg i dość małe zużycie, to jest na plus, no i ma 5 gwiazdek, nie? Cena jest o wiele niższa niż nówki, cewki. Te wszystkie 3 ciężarówki to z góry bym wam nie radził. Ja to będę przeglądał, moi drodzy, bo o, Mana też bym ewentualnie kupił, jeśli miałbym kupić jednego Mana, czy bardziej tego, no bo ten to już tak średnio się opłaca, nówka jest niewiele droższa. No i już tutaj dalej bym nie kupował. Także jak widzicie, no jest tutaj z tymi używanymi ciężarówkami zmiana cały czas, nie? Także tu trzeba to troszeczkę obserwować. No i zobaczmy, cena według dystansu. Ten dystans jest mały, chociaż powiem szczerze, ja bym dzisiaj sobie pojechał jakąś krótszą trasę. Wcale nie mam jakiejś tam specjalnej ochoty na jakąś długą trasę i to jest właśnie dlatego nie chcę, słuchajcie, tego długodystansowca jakoś super levelować. Tu mamy trasę 800 km, ale DAF-em jeszcze nie jechaliśmy, ale to jest bardzo krótka trasa. Na 500 to troszkę za mało. Nie ma tras jakichś dłuższych takich. Widzowie, nie ma jakichś takich tras, które by nas może... Ciągniki rolnicze, no ile my tych ciągników już wieźliśmy, no ale jest tak koło 1000, nie jest 1100, kurczę, fajnie by było, jakby było chociaż te 6 km więcej, nie? Żeby było 1100, ale jak widzę, słuchajcie, my tutaj nie mamy takiej trasy na 1100 km, szkoda. To może nie cena według dystansu, a może po prostu sobie według długości trasy, moi drodzy, ustalmy. Najdłuższa trasa 1000 km ponad, ale nie 1100. Czekajcie, jeszcze raz wejdźmy tutaj, czy ja coś... Aż zwątpiłem, widzowie, aż zwątpiłem, więc wolę sobie to zobaczyć. Ranga 5, dostawy do 1500, a mamy głównie 1000 tam z małym hakiem i żeby tutaj dostać premię, no to więcej niż 1100. Dobrze, to wiecie co, skoro nie ma takich tras, o właśnie, i to jest właśnie planowanie trasy, jak fajnie levelować, żeby się nie napocić. Skoro nie mamy tras, słuchajcie, powyżej 1100 km na ten moment w zleceniach, to ja nie będę się o to spinał. Wybiorę sobie trasę, która będzie miała więcej niż 850 km. Po prostu. Czyli moim celem na dzisiejszy odcinek będzie trasa do... Czyli tutaj sobie znowu według dystansu ustawimy. I musi być 850 km. 848 to jest za mało, o 2 km musi być... O, to już by mogło być. Co my tu mamy? Motocykle, Mercedesem byśmy mogli wjeść przez Niemcy, czyli będzie raczej szybka trasa. Myślę, że mogłaby to być. Ewentualnie jeśli chciałbym DAF-em się przejechać, ale to jest za krótka trasa. Dobra, czyli weźmy te motocykle, widzowie. Weźmy te motocykle, nie ma co się tam... Szczypać jest i delikatny ładunek, i o wysokiej wartości, i więcej niż 850 km. Także jak widzicie, w pewnych momentach nie do końca to się da zrobić. Ja zawsze, jak widzicie, jak zaczynam odcinek, to sobie, bo to wiadomo, to są szybkie zlecenia, więc zawsze jak zaczynam odcinek, to sobie tam troszkę te ustawienia jedź bezpiecznie. Robię. No oczywiście, droga Iwonko, że pojadę bezpiecznie. Jeszcze oczywiście muzyka dla widza. Mam pościągane, także nie bójcie żaby, widzowie, mamy pościągane. Troszkę muzyczki, dobra. No to komu w drogę, temu czas. No lecimy. Makro przed nami. Motocykle. To nie jest jakaś długa trasa, ale też chodzi o to, że wiecie, no trzeba to umieć wypośrodkować, tak? I w tym przypadku no przyjąłem takie założenie, że... Skręć w lewo. Dobra, tam bez migacza jedzie. Jedź prosto. Aj, światło. Bo zaraz mandat dostanę, słuchajcie. No takie założenie zrobiłem, że jeśli, mówię, nie ma trasy powyżej 1000... I zwracajcie na to uwagę, widzowie. Pierwszym zjazdem. Tu bym wam... Oj! Jestem dzisiaj zamotany. Słuchajcie, aj, jaki fuks, jaki fuks. Tutaj gadam do was, że jestem zamotany, a tym prawie w gościa przydzwonił. Dobra, ale chciałem właśnie wam powiedzieć, że zwracajcie, moi drodzy, właśnie na to uwagę, którego macie długodystansowca, nie? Na początku to jest ważne. Którego macie długodystansowca i według tego długodystansowca dobierajcie sobie właśnie, powiedzmy, te trasy, długość tej trasy, nie? Bo według tego będziecie fajnie levelowali. No jakby ja za to zlecenie nie dostanę tej maksymalnej premii, nic już z tym, słuchajcie, nie zrobimy. Natomiast no to też jest taki kompromis, nie? Że jeśli nie mam zlecenia 1100 km plus, no to trudno, no to nie będę się pocić, robię zlecenie powyżej 850 i tyle. Też pamiętajcie, a właśnie, mamy wtorek 18, wiecie co, bym musiał się gdzieś tutaj zatrzymać i zobaczyć. Ja cały czas, kurczę, gdzieś tam zawsze wybieram najpierw zlecenie, a później się zastanawiam, a to jest niedobrze, to powinienem odwrotnie. Już wam mówię, o co mi chodzi, widzowie. Sytuacja jest taka. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Że chciałbym zobaczyć, zjedź z ronda, ile ewentualnie razy mogę się przespać. To do tego zmierzam, nie? Ile razy mogę się przespać, bo pamiętajcie, że teraz, jak już mamy naszych własnych pracowników, no to te przespanie się może być dosyć, jest zresztą, nie może być, ale jest bardzo ważne. I myślę, że... Zrobię... Skręć w prawo. Słuchajcie, myślę, że zrobimy taki test. Skręć w prawo. Ale to będę musiał przemyśleć, bo jakby, no to już będę wtedy skazany ciągle na jedną ciężarówkę. Chodzi mi o to, że to jest to, co wam mówiłem, że oczywiście, że własną ciężarówkę, jeśli kupicie, dla siebie, no to te zlecenia będą droższe niż na szybkich zleceniach. Natomiast no pamiętajcie o minusach, wtedy wypłacicie za paliwo, tak? Wypłacicie za bramki autostradowe, no i oczywiście naprawy. No jeżeli tak mniej ostrożnie jedziecie, no to średnio raz na 5 kursów tą ciężarówkę coś tam trzeba naprawić. Tak przynajmniej przy mojej jeździe to wygląda. Dobra, mamy, wiecie co, parking teraz jest za wcześnie, ale zobaczmy, a paliwo niby jest. Dobra, na razie jedźmy do tej 20 godziny, jeszcze godzinkę taką z małym hakiem. Bo ja staram się w nocy nie jeździć, żeby też pod odcinek to jakoś w miarę wyglądało. No, gościu! Widzisz, że wyprzedzam. Za gagatek jeden. Ładna autostrada, słuchajcie, fajnie, to jest chyba A1, nie A4, sorry, A4. Ładnie zrobiona, podoba mi się ten ProMods, naprawdę, tak mi się podoba. Już nie będziemy w 120 dzisiaj przekraczali, mamy krótką trasę, to nie musimy aż tak grzać. Jer, 90 ktoś tu postawił, żebym mandatu nie dostał. Fajnie by było nie dostać mandatu, co widzowie? Dobra, lecimy. Bo mówiłem właśnie, że to spanie jest dosyć istotne i ważne, bo w tym czasie wiadomo, pracownicy robią kursy, a my sobie śpimy. A kwestię własnej ciężarówki muszę przemyśleć, bo wtedy bym był skazany na jedną ciężarówkę, czyli ciągle na to samo wnętrze, a właśnie na początku ten urok jest na tych szybkich zleceniach, że... możecie pojeździć sobie różnymi ciężarówkami, czyli macie tą różnorodność, a z drugiej strony właśnie jak zaczynacie dopiero przygodę z Eurotrackiem, jesteście w stanie właśnie jeżdżąc na tych szybkich zleceniach, na różnych ciężarówkach, stwierdzić, która ciężarówka dla was jest najlepsza. To jest to, co mówiłem też w odcinku pod tytułem właśnie jaka ciężarówka jest najlepsza. No to jest taka, która ci najbardziej pasuje, no. Dla mnie na przykład ten Mercedes jest spoko, bardzo mi się wnętrze podoba. Jak widzicie, ja na odcinkach też w większości jeżdżę w środku kabiny. Mi się to najbardziej podoba. Gościu! Kurde! Przecież ja ciężarówką jadę, ja tak nie schamuję szybko. Oni sobie myślą. Zatem kto tu 70 postawił? Odkrywamy chyba nową trasę, tam widziałem, jak byliśmy w panelu użytkownika, to pokazywało, że już 3,5% całej mapy widzowie mamy odkryte, także całkiem myślę przyzwoicie, jak dopiero na początek. Więc temat ciężarówki ja też będę musiał przemyśleć, ale na pewno, jeśli nawet będę robił te szybkie zlecenia, póki co to... no halo... Kurde, jaką tu trzeba mieć, wiecie co, cierpliwość. Ja nie mógłbym być zawodowym kierowcą, powiem wam. Tutaj, znaczy nie, ja nie jestem jakby osobą absolutnie, która by za kierownicą wyzywała, nie? Jestem absolutnie tak nie, ale patrząc na to, co robią tutaj te NPC-ty, te boty, no to ma nic z realistycznością, nie ma wspólnego. Trzeba mieć do nich cierpliwość. 19:30? No nie wiem, czy byśmy już tutaj na stacji się mogli zatrzymać. Czy jeszcze... musiałbym najwyżej na mapie sprawdzić. Musimy w ogóle sprawdzić, widzowie, jak to z czasem wygląda. Zjedziemy może na stację, jak się da. Też tutaj chyba nie ma stacji. Czekajcie, tu jest stacja? To jest to w prawo? Chyba tak. Zaryzykujemy, zjedziemy na Orlena. Znaczy tankować w sumie... Gdzie to mnie prowadzi? A ja nie chcę! A to jest w ogóle pozajmowane miejsce parkingowe. Gagatek... A nie, on tankuje chyba, czy co on robi? To jest parking. Przeliczam trasę. Dobra, nic tu po nas, widzowie, niestety. Tutaj nic po nas. Musimy na następnym znaleźć miejsce do kimania. No fajny, Mercedesik fajny. Ja mówię, lubię zmieniać te ciężarówki, dlatego na razie bym jeszcze się wzbraniał przed zakupem swojej własnej ciężarówki. Ale jak już ją kupię, to może zrobimy znowuż jakiś challenge, żebym tą ciężarówką jakiś tam konkretny przebieg nabił w ciągu na przykład miesiąca, bo to też będzie dla mnie, wiadomo, motywacja, żeby jednak te odcinki codziennie nagrywać. Ostatnio też, widzowie, wybaczcie, bo pisaliście, wiem, bardzo mi miło, że chcecie odcinki, że piszecie o tym, natomiast wybaczcie, trochę z czasem było u mnie ostatnio gorzej, dużo spraw do załatwiania i niestety czasowo nie byłem w stanie się po prostu uwinąć z tym wszystkim. Będę starał się jednak wrzucać codziennie Euro Trucka. Farming mi się już skończył, jeśli chodzi o... Nie mam już miałem na zapas nagrane, bo nagrałem na początku na zapas, teraz nie mam, więc... Ale będę starał się ewidentnie wrzucać. Jeden odcinek z Euro Trucka, jeden z Farminga. Zobaczymy, może jeszcze City Skylines coś się zrobi, bo mnie to projektowanie mocno też wkręciło, a tam też jest fajny taki, no, biznesowy element, że jednak trzeba tym miastem zarządzać. Dobra, 20:30. Chodzi o to, żeby w nocy nie jechać, więc teraz bym musiał już naprawdę na stację zjechać jakąś. Może i przy okazji zatankujemy. No ludzie! Aha, roboty drogowe, no dobra. No ale wiecie, żeby zwalniać do 10 na godzinę to... Chociaż nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi w tyłek wjechał z botów. Tak jak w bok pojazdu one mi często wjeżdżały. Tak... Tak w tyłek nigdy się nie zdarzyło, żeby mi ktoś wjechał. Nie wiem, co oni tu robią, bo gościu tylko zamiata. Nie wiem, co oni tu robią za roboty drogowe. Zamiatanie drogi, kurde. Chciałbym po prostu po tym kursie, chociaż to będzie trudne i raczej niewykonalne, bo nawet nie patrzyłem kwoty tego kursu, ale chciałbym ten kredyt jeden spłacić. Bo tak, jeżeli mamy napisane, że jest 6 kierowców, to wiadomo, jest ich 5, czyli w tym garażu, który kupiłem, mamy na fulla. Czyli teraz, jeśli chciałbym kolejną inwestycję zrobić, no to musiałbym znowu kupić kolejny garaż. Nie? Kolejny garaż plus chociaż na 3 miejsca, wiadomo, na początku jak nie masz kasy, no to lepiej jest kupić na 3 miejsca, później go rozbudować, bo to cenowo wychodzi dokładnie to samo, co czy kupisz garaż od razu na 5 miejsc, czy na 3 miejsca i potem rozbudujesz, to wychodzi to samo. Ja to przeliczałem, jest odcinek, jak chcecie, to te wyliczenia możecie zobaczyć. Dobra, zjeżdżamy, widzowie, już tam pan licho migacz. Zjeżdżamy na parking. Szukanie nowej trasy. Niby tutaj, tam jest Orlen. Jedź prosto. Nie no, na Orlena nie chcemy. Znajdziemy inną trasę. Ja to już nawet nie jest Orlen, bo to już są Niemcy. Też mogłem zatankować. A dobra. Ile mamy do celu? 600 km. No oby starczyło nam to paliwo. Czekajcie, gdzie tu się tankuje? No tu się nie tankuje. Tam się chyba na wprost jedzie tankować. Dobra, przy wyjeździe będzie stacja, to wiecie co? No tutaj sobie może na lewo staniemy. No dobra, już ładnie zaparkujemy, nie będziemy na środku stawali. Jakieś odrobinę, słuchajcie, realizmu niech będzie. I tak czy siak musimy się przespać, żeby w nocy nie jechać. Natomiast ja chcę zobaczyć, widzowie moi drodzy, 15 godzin pozostało, a trasa nas będzie... O, jedna pani zarobiła, nie, Tomasz zarobił. Jeden zarobił, kierowca 5. Ale nie wiem czemu niektórzy, kurczę, bez tych ładunków mi ciągle wracają, no. Kościół, jadę. Jadę. A, tu jest stacja, tak? Jednak bym zatankował, jak jest możliwość, to bym starał się zatankować. Bo i tak, słuchajcie, ja nie płacę za to paliwo, tylko pracodawca. A chciałbym zatankować. No co mi trąbicie? No to moja wina, że tak stację zbudowali. Trąbią na mnie, bo im naczepa wystaje. No a co ja im poradzę, że naczepa wystaje, jak tak stację zbudowali? No to nie ja zbudowałem tą stację. Czekajcie, to jest chyba wyjazd, tak? Też gościowi titna, a co? Żeby mi czasem nie wyjeżdżał. Dobra, 9 godzin, czyli już przespać się raczej, no, widzowie, nie da rady, bo 15 godzin do celu nam zostało. Ja jeszcze tego moda nie ściągnąłem na krótszy sen, czyli na ten 6-godzinny. Ale tak jak wam mówiłem, ja chciałem tego moda bardziej po to ściągnąć, nie żeby sobie ułatwiać i spać krócej, tylko żeby, tak jak wam mówiłem, łatwiej jest jakby zrobić sen, który trwa 6 godzin, nawet zrobić go 2 razy pod rząd, czyli na 12, niż wielokrotność 9 godzin. To normalnie sen trwa 9 godzin, nie? Tutaj i... Zresztą chyba tak samo jak w realu, nie? Bo ta pauza chyba też tyle wynosi. 8 czy 9 godzin, w sumie nie wiem, jak to w realu wynosi. Ale wiecie, łatwiej jest tą szóstkę, nie? Dopasować. By wypadało mandatu nie dostawać, to fajnie by było, słuchajcie, nie dostać mandatu. O, jakiś tam kolejny, małe, widzicie, na początku jak zatrudniacie tych kierowców, oni nie mają tych leveli wyrobionych, no to macie takie małe zarobki z nich, typu 3000, 5000, ale zwróćcie uwagę, że jeżeli to jest 5 kierowców i każdy tam średnia ich będzie 5000, no to już powiedzmy na tą ratę kredytu dobową zarobią, czyli dokładnie zarobią tyle, ile jakby wynosi rata kredytu tego największego, najdroższego, bo tyle brałem kredytu, żeby tych pracowników zatrudnić, nie? Także według mnie, no to właśnie w tym momencie kredyt ma sens. A zawsze mówiłem w odcinkach, nie bierzcie kredytów, bo to nie ma sensu. Chodziło mi, moi drodzy, tylko i wyłącznie o taki przykład, że nie opłaca się brać kredytu po to, aby kupować sobie ciężarówkę i to tak na początku, nie? Ja zobaczcie, mam 10 level i jeszcze tak, no mówię, że może używaną na próbę bym kupił, ale dlatego, że zlecenia są droższe, ale jakoś tak się nie garnę do tego, nie? Bo to też wszystko trzeba wyliczyć, nie? Na razie jakoś tak mi bezpieczniej na tym początku jeździć ciężarówką na szybkich zleceniach. Jest różnorodność, jest na gotowo wszystko, jak widzicie, nie trzeba, nie wiem, szybkiej podróży robić i innych tam rzeczy. Po prostu wsiadacie, jedziecie i jakby o to też mi chodziło na początku, nie? Pamiętajcie, że jak już macie własną ciężarówkę i macie zlecenie, no to musicie do tego miejsca dojechać często. Nawet jak zrobicie szybką podróż, często to jest... nawet te 40 km i tak musicie dojechać, więc ja nie mówię, żeby mi się nie chciało, bo to oczywiście ma uroki mieć własną ciężarówkę, ale ludzie, jedźcie. Co to taki ruch? O, kierowca jakiś osiągnął nowy poziom. Słuchajcie, kierowca jakiś nowy poziom osiągnął, czyli pewnie długodystansowca wbił i teraz będzie lepiej zarabiał. Ja na razie oczywiście tym pracownikom To widzieliście, ale to też staram się pokazywać na odcinkach, dlatego że, moi drodzy, to wszystko, co dzieje się w tej konkretnej serii pod tytułem Zaczynamy od zera do milionera, to wszystko dzieje się na waszych oczach. Tam ja kompletnie nic tutaj w ogóle nie wchodzę poza odcinkiem. Tak? Nie gram, nie robię żadnego kursu, stan konta się zgadza. Wiecie, nic tutaj nie jest poza odcinkiem robione, bo chcę to wam tak jakby pierwszy raz pokazać, tak? Bo poprzednią serię, którą robiłem, to robiłem w sposób mieszany, tak? Raz na odcinku, raz kurs sobie zrobiłem poza odcinkiem, a teraz wszystko, czyli jeżeli będziemy znowu kupowali ciężarówki, to znowuż będziecie to na odcinku widzieli. Jeśli, nie wiem, będziemy pracowników zatrudniali, tak samo wszystko będziecie widzieli. Trochę grzejemy, bo do 120 jest limit, to wiecie, pod odcinek, żeby nie było, no jednak odcinek musi być troszkę dynamiczny, prawda, więc żeby nie było za długo, no to troszkę wiadomo, ja jadę troszkę szybciej pod odcinek, żeby była to taka forma jakby przyspieszenia, nie? Czasu. Jak helikopter stoi, to znaczy, że coś tam się dzieje i może być korek, ale nie, to helikopter gdzieś tam nad lasem wisi, nie wiem, może las się pali? Nie będziemy się rozglądać, bo wiecie, że jak ja się rozglądam, to zawsze przydzwonię w coś. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonka, oczywiście, że trzymam się lewej strony. Piękne autostrady niemieckie, szerokie. Z górki to mnie jakoś rozpędza bardziej. Bo to do stówy jest, a! Tu jestem ciekaw, czy w realu takie coś jest w Niemczech nad drogą. Jak ktoś z was jechał, widział, możecie dać znać. Mówię takie coś, taki jakby most, bo ciężko, nie wiem, nad... Nie wiem, to jest chyba most kolejowy, nie? Taki bajerancki, ale to ciekawe. Kurczę, bo jeśli to jest most zabytkowy, bo tak przynajmniej na taki wygląda, to jak oni to zbudowali, że pod tym mostem zrobili tunel, no bo to nie jest tak, wiecie, wykopać już. Takie niektóre, słuchajcie, dzieła architektury mnie czasami zastanawiają, nie? No bo to wiecie, to taki filar takiego mostu, no to waży i to sporo. Że czasami mnie niektóre konstrukcje, słuchajcie, zastanawiają. Jak to zostało zbudowane. Ale też, no to jest nasza chyba druga trasa do Niemiec w tej serii konkretnej, jeśli dobrze pamiętam, konkretniej przez Niemcy, i powiem wam, że widać, że na ProModsie, no też się te Niemcy różnią, nie? W sensie pozytywnym oczywiście. Nie wiem, asfalt jest troszkę inny, taki bardziej realistyczny. No dużo rzeczy jest jakby pozmienianych. Zresztą całe otoczenie przy autostradzie jest takie właśnie bardzo realistyczne. Właśnie ostatnio widz mi zwrócił uwagę, bo się dziwiłem. Bardzo dziękuję, drogi widzu. Pozdrawiam serdecznie, jak oglądasz. Widz mi zwrócił uwagę, bo mieliśmy kurs i dziwiłem się, co to są za dziwne miejscowości w Niemczech, że pierwszy raz takie słyszę. A tutaj mi faktycznie widz zwrócił uwagę, że one były jakoś spolszczone, te nazwy. A! No to się stanęło tutaj. Co tu się, widzowie, dzieje? Nie włączyłem awaryjek. Co tu się wyprawia? No nic się nie wyprawia. A czemu oni tak wszyscy nagle postawali? Czyżby Euro Truck postanowił mi pranka zrobić? Zobaczcie, wszyscy tak nagle postawali na trzech pasach, a tu ani żadnych robotów drogowych, ani nic. 400 km do celu, no to mi się podoba, dlatego czasem też, jak wam mówiłem w odcinku, chcę wybrać odmianę, chcę wybrać jazdę po autostradzie, chociaż lubię bardzo jeździć krajówkami, ale żeby to też... Trzymaj się lewej strony. I wiecie, zależy mi, żeby to było taka równowaga zachowana w tych trasach, nie? Ja myślę, że każda trasa ma swój urok. lecimy przed siebie. Godzin jeszcze, no dobra. Czyli akurat dojedziemy, to jeszcze będzie dzień, także tutaj już o żadnym spaniu nie może być mowy więcej niestety. Ale może jeszcze przez te 6 godzin jakiś pracownik coś tam mi zarobi. Kto wie. Też dziwny, powiem wam, dziwnie teraz mi to liczy, bo niecałe 400 km, a 6 godzin. Tak jakbym miał średnią prędkością jechać, nie wiem, 60 na godzinę? Dziwne, nie? Nie wiem jak to liczyć, ja jakby tak nie przeliczałem, tak strzeliłem z tym 60 na godzinę oczywiście, no bo to jest jakby przeliczając, no to zobaczcie, jak macie średnią prędkość 100 km na godzinę, a macie dystansu tam załóżmy 400 km, no to łatwo wyliczyć, że to są 4 godziny jazdy, tak? Chyba, że tu nie wiem, liczy 80 na godzinę, 70. No to zbijemy, czyli przyjazd 15:26, to przypuszczam, że o 14:00 dojedziemy. Mi się wydaje, widzowie, że na 14:00 dojedziemy. Dziwne jakieś tutaj te ograniczenia są w Niemczech. Chociaż 100 na tira, no to wiadomo, że to już jest taki maks. Ja tutaj trochę ten realizm zaginam, bo też mówię, nie ma się co pocić, żeby to wszystko było 100% realistyczne. Natomiast też pod to, żeby odcinek był szybszy. Lecimy 120, widzowie. Pod odcinek, tak jak mówię, żeby nie było, to jest bardziej... Tak, no ale to też wtedy jakby jadąc 120, no to mocno naginam, słuchajcie, już tam nie chodzi o przepisy, bo jadę jakby widzicie zgodnie z przepisami, realizm naginam, to się przyznaję, ale mocno też naginam wtedy ten czas ewentualnej dostawy, nie? Bo ja liczyłem, wiecie, na 100 km średnią na godzinę, a tutaj jedziemy 120, także przynajmniej myślę, że na tą 14:00 przyjazd będziemy mieli. Już nam się z 15:30 zrobiła 15:09. Także wiecie. Dobrze, że zatankowałem, bo zobaczcie, już mam 3/4 baku, a niewiele przejechaliśmy, także ten Mercedes dzisiaj dużo pali chyba jakoś. Chyba, że znowu w update'cie coś nagrzebali. Mam wrażenie, że to spalanie jest jakby większe. Mnie to troszkę dziwi. Póki co, widzowie, przejechaliśmy... Ile przejechaliśmy? 500 km przejechaliśmy już ponad. Bez mandatu się udało. Uważam, patrzę, żeby stuczki żadnej też nie było, bez mandatu. Tu się rozpędziłem. Nie ma jak się rozpędzić. Ło! No i bez mandatu właśnie. No ale to jestem sam sobie winien, kto mi kazał 130 się rozpędzać. Tu nie ma zmiłuj, widzowie, tu jestem sam sobie winien. Że tutaj, no niestety, zawiniłem ja w 100%, przyznaję się, biję się w pierś. Nie dostosowałem prędkości do warunków jazdy. Zakręt to już wolę dla bezpieczeństwa trochę zwolnić. Ale ładnie to tutaj wygląda. Tutaj jakieś takie różne płoty są przy autostradzie, tam na dole jest to dosyć mocno też jakby... Kurczę, tak nie umiem tego teraz w słowa ubrać tej swojej myśli, bo to jest dość skomplikowaną myśl mam teraz odnośnie tego ProModsa, ale tak może najprościej mówiąc, zobaczcie, że nie jest to wszystko po... poprzerabiane tylko w jakimś tam promieniu tej drogi, którą się poruszamy, tak? Tylko dużo szczegółów jest porobione też. O, na przykład tam widzicie, dokładnie te pola porobione, tak mi się z farmingiem kojarzy. Oj! Chodzi o to, że w promieniu jakimś większym to jest zrobione, a nie tylko tak, tylko przy drodze, nie? O, teraz mi się udało moją myśl jakoś, kurczę, złożyć całość, bo ona była zbyt skomplikowana do wyrażenia. Wiesz, no nie są, zobaczcie, tutaj tylko drzewa przy drodze i tam, nie wiem, te płoty przy drodze, tylko gdzieś tam dalej też w jakimś dalszym promieniu to jest fajnie przerobione, także super, bardzo mi się to podoba. Gościu tym manem łamie przepisy, bo ma zakaz wyprzedzania na tamtym pasie. Dobra, my chyba... Okej, w prawo będziemy jechać. Ile? 223 km do celu. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Chociaż ten man, powiem wam szczerze, znaczy man, co ja mówię, ten Mercedes troszkę chyba ma słaby silnik, bo jak już się rozpędzi, to jedzie, ale te początkowe takie etapy rozpędzania się, to idzie mu to strasznie tak średnio, bym powiedział, nie? Tak średnio. No tutaj jest coś niedorobione akurat. To drzewo rośnie, kurczę, na autostradzie, dlatego YouCan nie możesz wyprzedzać pasami awaryjnymi. Pamiętaj, bo mieliśmy przygodę, słuchajcie, z odcinka, gdzie wyprzedzałem pasem awaryjnym. Jak to się skończyło, to wszyscy dobrze wiecie. Ale odkrywamy nową drogę, bo cały czas widzę, że tędy nie jechaliśmy, więc super, bardzo mnie to cieszy. Zupełnie nieświadomie, bo wiecie, jakby to biorąc te kursy, to tylko tak na oko jestem w stanie na tej mapie ocenić, gdzie mogłem nie jechać, i patrząc po miastach, bo miasta jak macie odkryte, to na mapie widzicie, że jest tam ten większy ten punkcik, nie? No to jedynie tak można ocenić, że ewentualnie mogliście taką trasą nie jechać, ale tutaj nigdy pewności nie macie, nie? Gdzie mnie tu hamujecie? Autostrada. Dajesz malina. Firmowy samochód, firmowe paliwo. Ciągniesz malina. Kurde, malina. Nie no, nie mogę wjeżdżać w nic, widzowie, nie wjeżdżam. Będzie znowu jakiś mandat, nie no. Litości. YouCan, byle jak, ale się zachowuj, nie? No, jak widzu drogi oglądasz do tego momentu, to możesz zostawić komentarz. Byle jak, ale się zachowuj. No wiadomo, z tą prędkością, dobra, ostatnia jazda 130 się źle skończyła. Jakoś ciężko się dziwić, no bo wiecie, ciężarówki nie są przystosowane, żeby 130 jeździć po autostradach, jeszcze z naczepą. Więc tutaj troszeczkę ten realizm naginamy, nie ukrywajmy. Wiadomo, nawet te 120, ale to tak jakby też spieszamy. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwoneczko. Iwoneczko, Iwoniuniu. Trzymam się lewej strony. O kurde, 134. Czasem tak, wiecie, te auta mnie wyprzedzają, ja tak nie patrzę na ten licznik. Tak się skupiam na drodze, potem patrzę, kurde, 140. Teraz się okaże, że tą BMW wyprzedza. Nie no... Gościu, mi tylko nie wyjeżdżaj. Merolem czy czym tam jedziesz. Dobra, damy luzu trochę, bo zaraz mnie wyniesie na zakręcie. 120 to jest optymalnie pod odcinek. To wiecie, takie dziwne uczucie, nie? Jak mnie wszyscy wyprzedzają, dlatego to tak się... prawej strony, a następnie zjedź. Okej. Tak wiecie, to tak się udziela, nie? Że jak tak wszyscy jadą jakimś tam tempem, no to mi się też tak udziela i też tak... Też tak razem z nimi lecę. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź. O kurde, jakie to są zjazdy. Jeden błąd i byłby problem, nie? No widzę, że ratę kredytu mi niedawno. No tak, bo jakoś koło południa, słuchajcie, zawsze koło o 12 w południe zawsze pobiera ratę kredytu, jakby się ktoś pytał. Dlatego to macie rata dzienna, dlatego dobrze jest, no przynajmniej jeżeli już decydujecie się na ten kredyt, to właśnie wam mówiłem przy zakupie ciężarówek u siebie, jakby byłem świadom tego, że tak będę w stanie spełnić te warunki. Jak już decydujecie się na kredyt, to musicie mieć pewność taką, że no nie wiem, zlecenie będzie na minimum 80 tysięcy i wtedy za kurs w ciągu dnia dostaniecie przynajmniej te 80 tysięcy właśnie i 25-26 tysięcy macie na spłatę kredytu. Żeby jeszcze wam zostawało, bo takie wiecie, tylko branie kredytu po to, żeby go tylko spłacać, no to jest jakby bez sensu, tu nie mielibyście możliwości rozwoju, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Leci jakieś pendolino, słuchajcie, niemieckie po prawej stronie. Zjedź w prawo. Raczej go nie dogonimy, bo to leci 200 na godzinę, więc... 45 km do celu, widzowie, teraz tak spojrzałem. A mówiłem? 14 będzie, 13:54, no. Szybki kursik. Powiem wam, że w następnym odcinku raczej... Ja się będę skręcał? Nie będę. No, gościu we mnie wjechał, to się nie liczy. To jest nie fair. Dlaczego dostałem mandat, jak gościu we mnie wjechał? Halo? Myślę, że w następnym odcinku spróbuję zrobić jednak, znaleźć przynajmniej najdłuższą z możliwych tras. Taką naprawdę najdłuższą na tym etapie, nie? Tylko boję się, żeby no na pewno te trasy były takie 1100 km, a nie tak jak teraz, że brakowało. Bo jak nam brakowało te odrobinę, no to sami widzieliście, dlatego wzięliśmy trasę powyżej 850. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Moguncja. No właśnie, i te nazwy, słuchajcie, miast tutaj niemieckich, one są spolszczone, bo ja się też tak ostatnio dziwiłem, co to za dziwne nazwy i właśnie chyba... Ale tam mieliśmy szukanie... Cicho, Iwona, cicho, no wypadłem. No wypadłem z drogi, Iwonko. Zjedź pierwszym zjazdem. To ja poradzę, że z drogi wypadłem. Zagadałem się z widzami. Dla widza, widzicie, się zagadałem. O, mamy znak zapytania. Zjedź drugim zjazdem. Super. Super, bardzo mnie to cieszy. Przyda nam się. Ale Iweko nam się nie przyda. Iweko w ogóle nie lubię tych samochodów, w sensie, że one są, chyba to są najdroższe ciężarówki tutaj w Euro Trucku. Zjedź pierwszym. Które jakoś tam specjalnie też mi się nie podobają, więc wiadomo, że każdy lubi co innego, więc... Ale do drugiego znaku zapytania powinniśmy wjechać, widzowie, bo to będzie... To będzie agencja pracy, więc my będziemy skręcali, kochani moi drodzy, w prawo. Trudno, zrobimy kawałek takiego... Nie w prawo, prosto. Gdzie mam jechać? Prosto. Tu jest agencja pracy. W porządku, znajdziemy inną trasę. Zrobiłem to oczywiście celowo, żeby odkryć agencję pracy. Aha. No dobra, zawróć. No to zawróć, no. Zawróć, kiedy będzie to możliwe. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale zawracam. Chyba dam radę. Najwyżej znak się potrąci. Dobra, musiałem, moi drodzy, tą agencję pracy odkryć. To jest to, co często wam mówię, że to jest bardzo, bardzo ważne. Z tą agencją pracy, bo wtedy macie większy wybór pracowników, tak? A jak macie tylko jedną agencję pracy odkrytą, no to potem wam się ci pracownicy kończą i mają też słabe kwalifikacje, a wy potrzebujecie, wiadomo, też wykwalifikowanych pracowników, bo pamiętam 3 chyba pierwszych pracowników, jakich zatrudniałem, to w ogóle nie mieli chyba ani oczka jednego długodystansowca, to też jest uciążliwe, bo oni muszą dopiero to wyrobić, żeby też zarabiali, nie? W momencie, kiedy oni nie mają długodystansowca, to drogi widzu, to troszkę lipa, nie? Także... A motocykle, to chyba tu wieziemy. Jakiegoś salonu samochodowego. Skręć w prawo. Już te migacze na koniec podarowałem, wybaczycie mi. Przygotuj się... Tu gdzieś. W prawo. Okej. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Jadę zgodnie z przepisami, już nie chciałbym mandatu na koniec dostać, bo... Okej, tu gdzieś mamy to dostarczyć. Miniaturki nie ma z czego robić, widzowie, za bardzo, bo to... Ale możemy taką miniaturkę. Na miejscu, cali i zdrowi. Słuchajcie, możemy taką miniaturkę sobie zrobić, chociaż pod te fajne chaty. A, tak mam zaparkować. No już zaparkuję, no bo mi jakby zależy... Łe, źle! Kurczę, wcisnąłem Enter, sorry widzowie, chciałem zaparkować, widzicie? Zdarzy się niestety czasem pomylić, ale expa ładnie dostaliśmy. Czyli w na następnym punkcie będziemy już mieli nowy level. Doskonale, pięknie. A szkoda, bo chciałem zrobić jeszcze screena. No dobra. To zobaczmy, moi drodzy, jak to my tu wyglądamy. 13 tysięcy expa, 420 tysięcy. Nie wiem, czy... Jeszcze mi zabraknie do spłaty. No dobra. Dobra. Zerknę sobie na następny odcinek, bo pewnie go też dzisiaj jeszcze nagram. Czy my mamy o 1100, widzicie? No nie mamy. Chyba, że dlatego, że nie wiem, może muszę na... O, jest! 1178, jest, będzie dłuższa trasa niż 1100 km. Tylko kuźwa to będzie jacht i to będzie renówką. Ja pierdzielę, renówką, nie? O, 1300! Stąd dokąd? Holandia do Wielkiej Brytanii. O, może też. 1200 też byśmy... O, nie jechaliśmy jeszcze, słuchajcie. Tylko nie wiem, czy nie jest coś popsute, bo ProMods nie najlepiej trybi z tym. 1300. O, są fajne trasy, widzowie. Czyli będziemy mieli spokojnie trasę powyżej tego 1100 km. Super, bardzo się cieszę. To coś wybiorę w następnym odcinku. Także moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Będzie mi, drogi widzu, bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zostaw suba, aby być na bieżąco i nie przegapić odcinków właśnie z Euro Trucka, czy z Farming Simulatora, czy też z innych. I zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka, który będzie już jutro o 16:00. Także trzymaj się, drogi widzu, cześć!